Witamy wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym polskim szkoleniu typu MUK na platformie Lab Exchange. Skoro oglądacie ten filmik, to znaczy, że udało się pomyślnie założyć konto i zalogować. Jeśli ktoś miał jakieś problemy, to oczywiście pamiętajcie o naszych filmikach instruktażowych na stronie Ambasada IPSE. Tam można go jeszcze raz sobie odtworzyć i ponownie spróbować rozwiązać jakiś swój problem. Nasze szkolenie będzie trwało od 16 maja do 10 czerwca. I tak naprawdę zostało to rozłożone specjalnie, dlatego że. Wracamy po zdalnym. Cała Polska wraca, więc, żeby to było dla Was jak najłatwiejsze. Cały kurs będzie składał się z modułów, takie nazwaliśmy. To tak, jakby partie, części lekcji, które stworzą logiczną całość. Nasze dzisiejsze nagranie i moduł pierwszy, który wprowadzamy, odbywa się przy udziale projektu Amgen Teach i to najważniejsze, dlatego Piotr powiedział, że to pierwsze szkolenie typu MUK. Po polsku. A co to tak właściwie jest? To otwarty, duży kurs, który odbywa się m.in. dzięki European Schoolnet. To jest organizacja nasza europejska, która pozwalała nam przez tyle lat realizować projekt. Po drugie, Dzięki platformie Lab Exchange, która przygotowuje się już do bardzo polskiego natarcia, ponadto wszystko naszym operatorem jest Harvard University, czyli mówiąc po ludzku Uniwersytet Harvarda, a polskim realizatorem jest WCIES, czyli Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Nazwa długa, kurs trochę długi, ale mamy nadzieję, że bardzo przyjemny, ponieważ będziemy w nim mówili o następujących rzeczach. Moduły. Tak jest. Każdy moduł będzie wstawiany w określonym czasie i będzie miał pewne podobne elementy, które teraz będą przed wami. Czyli będzie to na przykład quiz, będzie to jakieś zdjęcie, będzie to plik PDF z ważnymi informacjami. Ale najważniejsze jest to, żebyście pamiętali kochani, że to od Was zależy w jakim tempie będziecie pracować, bo jest to praca indywidualna. Czyli tu nie ma spotkań na żywo, tu nie ma pewnej godziny świętej, jak dziewiętnasta, o której to pojawiamy się na ekranie. Ani nikt nad wami nie stoi i nie pilnuje was, czy na pewno przeszliście ten cały moduł. Wiemy, że po drodze zdarzyły się święta. Wróćcie do naszej strony informacyjnej, tam macie rozpiskę i kilka możliwości, kiedy coś można nadgonić w razie gdyby. Naprawdę warto, ponieważ cele, które sobie założyliśmy, a tak właściwie eksperci metody IPSE, których już poznaliście i będziecie jeszcze raz mieli okazję się do nich zbliżyć, czy to w modułach, czy to na forum dyskusyjnym, bo przecież tam również zapraszamy Was, żeby dać głos, pokazać, że jesteście, istniejecie i szczególnie pokazać, że Polska to bardzo mocny naród. Yy, dlatego cele, które przed nami są, są jakby dwutorowe. Pierwsze to udział w kursie, a drugie zresztą posłuchajcie sami, co mamy do powiedzenia. Tak jak zapowiedzieliśmy, najważniejsze są cele, czyli to, co osiągniemy po kursie. Punkt pierwszy i to będzie szybko mierzalne, bo każdy z uczestników to no, oceni w zależności od tego, jak się zaangażował, albo jak jest dla niego przygotowany w sposób ciekawy szkolenie, to zdobycie wiedzy i nowych umiejętności. To znaczy, że Państwo będziecie mogli wokół tej tematyki. Eko, eko-friendly, zdobyć nową wiedzę, poszerzyć ją w zależności od tego, co każdy chce osiągnąć w ramach swojego przedmiotu, albo interdyscyplinarnie, i drugie najważniejsze: słuchajcie Państwo, jak się skończy szkolenie, my jeszcze po to robimy to na tej platformie LabEx żebyście mogli jako efekty pododawać sobie te zasoby do swoich źródeł, wykorzystać w swojej pracy, pod koniec wziąć kolegę, koleżankę pod pachę i przygotować wspólnie w ramach platformy LabEx, albo poza tą platformą, swój, swój wspólny projekt dla uczniów, bo to oni będą głównymi odbiorcami. Dlatego wykorzystanie zasobów w pracy z uczniem będzie równie ważnym efektem. Uwaga, wydaje mi się, że najbezpieczniej będzie, jeśli my pod koniec tego kursu pokażemy Państwu, jak pododawać te przygotowane materiały do swoich zasobów, bo to będzie wymagało m.in. założenia konta.